sobie wyobrażam korepetycje ze znanym literatem. Jego interesują tylko balangi i panienki. Literatura zostaje nam. Podobno czerpie pan informacje z pierwszej ręki. Ma pani na myśli świat przestępczy? Wpadnij do mnie wieczorem. Będzie parę pań w nylonie. Zakochałem się. A nie przyszło ci do obażeń te wszystkie młode dupy do siatki szpiegowskie werbuje? Pierwszy raz mamy do czynienia z tak bogatą obsadą. My question is, do you think that Poland and Warsaw would have been different if your characters had succeeded in exploding bombs beneath the Palace of Culture? Kiedy Polska odzyskała niepodległość w 18 roku zeszłego wieku, w Warszawie stała taka przepiękna cerkiew. Zabytek klasy A albo zero, nie pamiętam, już wybaczcie mi państwo, nie znam tego. I ta cerkiew ze względu na dzieje historyczne, odzyskanie niepodległości, kontekst Rosji i tak dalej, została rozebrana w tempie błyskawicznym. Oczywiście moim skromnym zdaniem było to straszne. Natomiast stoi do dzisiaj Pałac Kultury i pewnie no, musi stać, tylko ja sobie zadaję pytanie zawsze zgodne z ołóweczkiem i z kartką, czyli trzeba wyliczyć, czy to się opłaca, czy nie. Jeżeli nie, no to trzeba zrobić coś fajniejszego. Oczywiście fajnie by było mieć tę cerkiew zamiast tego pałacu, ale well. Jest to film o całej epoce lat 50. i jest tam mieszanka bardzo wielu osób. Na ten temat dużo więcej ma do powiedzenia reżyser i scenarzysta, ale z reguły zastępuje ich w takiej roli i chciałem, że tak powiem, zaprzeczyć temu, że to jest biografia i historia, ale owszem, czerpiemy garściami z tamtego okresu i z tamtej trudnej sytuacji, w jakiej ludzie się znajdowali. Jak się organizuje Leszka Balcerowicza do obsady filmu? Wystarczył jeden dobry telefon i wszystko się udało bardzo szybko załatwić. Poza tym pan premier Balcerowicz był bardzo żywo zainteresowany całym filmem i rolą i muszę powiedzieć, że niedawno widział film i bardzo, bardzo mu się podobał. Rodziny macie? Nie. A widzicie, i już jest problem. Bumelka, dodawanie się z dziwkami. Szkoda. Wie pan, ja jakoś wolę towarzystwo dziwek niż inteligentów. To jest chyba taka uniwersalna w ogóle historia. Bo czy to są lata 50., czy w tej chwili w różnych krajach na świecie pojawiają się przeróżnego rodzaju naciski. Są to naciski gospodarcze i polityczne i wszelakie. No i człowiek, który gdzieś tam jakby nie utożsamia się z pewną masą, z pewnym takim homogenizatem, no zawsze ma trudno. Każdy twórca, każda osoba, która coś tworzy, ma swoje momenty takie ciężkie, momenty depresji czy zwątpienia i niewątpliwie w taki też okres życia bohatera częściowo opowiada film. O tym, jak trudno jest zaistnieć w takiej wrogiej rzeczywistości. Komuś to jest wrażliwe i kto jakby jedyną pożywką, jaką ma dla wyobraźni, to jest świat, który go otacza, który jest bardzo ponury, mroczny, dziwny. I on z tego świata tworzy swoje własne światy, które niekoniecznie są mniej dziwne i mniej ponure, może są wręcz bardziej ponure i bardziej dziwne. Jest w tym bardzo osamotniony, ale bardzo zdeterminowany. W sensie takim mentalnym. Tam jest jakby jego walka jest związana również nie tylko z możliwością pracy twórczej, ale też walka o najnormalniej w świecie przeżycie takie fizyczne w tych koszmarnych czasach. Pan oszalał. Chce pan wysadzić nasz pałac? Tak. Co na to, towarzysz Bierut? Mogłoby mu się spodobać. Daję kopaca. Dziecko jebane. Mocne. Dostałem od pierwszego sekretarza z Uzbekistanu. Oni to uprawiają tam w ramach tradycji narodowej. I tak się kurwa zastanawiam,
żeby to u nas wprowadzić jakimś dekretem.